Co trzeba robić, aby jeździć bezpiecznie? O tym wie nie tylko ten jegomość. Najlepiej to, żeby jechać slalomem, a nie na strzałkę, żeby jechać powoli. Trzeba mieć kask, patrzeć wszędzie. Opatrzeć się zawsze, w którą stronę, czy ktoś nie jedzie. Dziś na stoku narciarskim Śnieżnica w Kasinie Wielkiej policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zorganizowali akcję Bezpiecznie na stoku z inspektorem Wawelkiem. Ćwiczą dzieci przed zjazdem, mówią o bezpiecznych zasadach, prowadzą właśnie taką profilaktykę wyprzedzającą, żeby uprzedzać ich o tym, żeby jak najbardziej po prostu te zawody odbyły się bezpiecznie. Turniej, w którym udział wzięły dzieci, składał się z dwóch części teoretycznej. Tam trzeba było wykazać się wiedzą na temat bezpiecznego zachowania się na stoku. W wyniku poprawnej odpowiedzi mogą otrzymać taki pamiątkowy właśnie paszport bezpiecznego narciarza. Ale teoria musiała być poparta również praktyką, czyli zjazdem slalomem. Wszystko oczywiście działo się pod czujnym okiem policji. Dzieci w danej kategorii wiekowej, które najlepsze czasy zdobędą, po prostu wszystko sumujemy i takie dziecko wygrywa. Jedź prosto, dobrze, super jedziesz. Różnie to wszystkim szło, ale w końcu to są jeszcze ferie, więc liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Jeżdżę sobie we ferie, mam wolne i lubię po prostu ten sport zimowy. Nie tylko zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody, bo wszystkie dzieci, które wzięły udział w tej zabawie, również nagrodzono. Józef Budacz, TV28.